Sędziszowskie liceum wzbogaciło się o nowe sale dydaktyczne, dzięki którym młodzież będzie mogła realizować swoje pasje i zainteresowania z dziedziny biologii, chemii, geografii i fizyki. Cztery nowoczesne, bogato wyposażone sale to efekt projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie – Poprawa Jakości Kształcenia Ogólnego. Wartość całego projektu to ponad 700 tysięcy złotych. Projekt zakłada m.in. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dzięki temu uczniowie już od początku roku szkolnego mogą korzystać na przykład z nowoczesnej pracowni fizycznej. Zmiany widać naprawdę gołym okiem. Nowe meble, nowe ściany, odnowione podłogi. Komfort pracy naprawdę bardzo, bardzo się polepszył. Zarówno dla uczniów, szczególnie jest to robione dla uczniów, ale również komfort pracy dla nauczycieli. Nowe biurka, nowe będą projektory. Do tego bardzo dużo będzie zakupionych pomocy dydaktycznych. W ramach projektu będą realizowane zajęcia dodatkowe, zajęcia laboratoryjne. Każdy uczeń będzie mógł dotknąć tego specjalistycznego sprzętu, który czasami widzi tylko za biurka. Także myślę, że naprawdę udział szkoły w projekcie przyczynił się do poprawy jakości pracy szkoły. Zarówno pod względem estetycznym, jak i takim codziennym, praktycznym. Zapraszamy wszystkich uczniów do przyjścia do naszej szkoły, bo naprawdę warto. Dzisiaj lekcja fizyki to przyjemność. Tak, zapraszam jak najbardziej. Dzisiaj jest wrzesień, więc lekcje dopiero początkowe. Dopiero zaczynamy taką naukę, ale jak najbardziej zapraszamy na ćwiczenia laboratoryjne w ramach właśnie realizacji projektu. Zmianę najbardziej odczują uczniowie korzystający z pracowni technologii informacyjno-komunikacyjnej. Rzutniki, nowe komputery, laptopy, tablety, oprogramowanie, urządzenia peryferyjne, sieć, także gwałtownie polepszą się warunki pracy zarówno dla Państwa profesorów, jak też i warunki nauki dla naszych podopiecznych, dla drogiej młodzieży. W ramach projektu zaplanowano również dodatkowe zajęcia i wyjazdy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. To będą wycieczki do Chorzowa, do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, do Rzeszowa, do Centrum Nauki Kopernik, dodatkowe zajęcia, wyjścia. Także tylko korzystać z oferty i bardzo jestem rad, zadowolony z tego, że nasza młodzież będzie mogła w lepszych warunkach, atrakcyjniejszej formie nabywać wiedzę, umiejętności, ale również moi szanowni drodzy profesorowie też będą mieli lepsze warunki pracy. Podczas tegorocznych wakacji w szkole prowadzone były jeszcze inne, nie wynikające z projektu prace remontowe. W czasie wakacji udało nam się wyremontować salę numer 13. Pan Piotr Lewkowicz wykonał bardzo atrakcyjny mural. Historia Polski w obrazach, nowe pokrycie lamperii. Również połączyliśmy salę 18-19, powstała lepsza, większa sala na potrzeby nauki, przede wszystkim języków obcych. Warunki RODO nie dopuszczały dalsze eksploatowanie pomieszczenia, gdzie była księgowość, wobec tego wykonaliśmy nowe pomieszczenie, zaadaptowaliśmy na potrzeby księgowości i kadr, no i zostało w ramach środków własnych wyremontowane gruntownie. Także bardzo atrakcyjnie się teraz prezentuje. Mam nadzieję, że młodzież będzie zadowolona. Szkoła przy współpracy z powiatem ropczysko-sędziszowskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom niepełnosprawnych uczniów. Będzie to m.in. podjazd do szkoły, dostosowana toaleta i schodołaz.